Nasze możliwości kontrolowania indywidualnych decyzji każdej kobiety z osobna, tak już wiemy, są znikome. Nawet nie powinniśmy się trudzić. To, co faktycznie możemy zrobić, to dostosować się do tego, co już jest, co już wiemy. Zamiast skupiać się na wskaźnikach dzietności i zamęczać się nawzajem katastroficznymi wizjami przyszłości, powinniśmy zadać sobie pytanie, czego najbardziej się obawiamy. Jak demografia może zburzyć nasz świat i nasze rzeczy, które są dla nas ważne tu i teraz, dziś.